Gruchóweczkę, kaszaneczkę, kiełbaseczkę, gruchóweczka z kuchni polowej. Dzisiaj organizujemy wspólnie, nie tylko z miejscowością Żelisławice, ale z Fundacją na Rzecz Rozwoju Żelisławic i Żelisławiczek. Dzisiejszy piknik Działamy Razem to jest naprawdę wspólne działanie, ponieważ dzisiaj oprócz promocji lokalnych NGO-sów, artystów i osób, które w jakiś sposób angażują się i kulturalnie na rzecz województwa, i atrakcji dla dzieci, mamy też akcję charytatywną, ponieważ wspólnie ze wspomnianą fundacją zbieramy na budowę świetlicy wiejskiej w Żelisławiczkach. Świetlicy wiejskiej, która ma służyć wszystkim naszym mieszkańcom w organizowaniu właśnie takich imprez prywatnych, żebyśmy się tam spotykali, żebyśmy mieli takie miejsce, w którym się razem integrujemy. Jesteśmy po prostu jednością. Wspólnie tutaj z Darkiem i z Dorotką angażujemy się w taką właśnie inicjatywę społeczną. Mamy nadzieję, że zbierzemy rekordową ilość pieniędzy. Już piknik z cyklu Działamy Razem, drugi na terenie powiatu. Nasze pikniki mają na celu pokazanie, przedstawienie twórczości, czy to twórczości artystów, czy osób, które grają, śpiewają, orkiestr dętych, KGW, czy OSP. Więc najważniejsze jest dla nas pokazanie, jak silnie kultura w województwie świętokrzyskim cały czas trwa. Jednym po prostu założeń tej imprezy, którą tutaj właśnie dzisiaj mieliśmy i nadal mamy okazję oglądać, był turniej piłki nożnej, w którym mogliśmy wziąć udział dzięki zaproszeniu fundacji. Turniej poszedł nam, myślę, że znakomicie, ponieważ wygraliśmy. Myślę, że trzeba chwalić naprawdę tego typu inicjatywy, bo takich inicjatyw brakuje według mnie. Bardzo zadowolona, ale dzisiejszy piknik nie wyglądałby aż tak, jak wygląda, gdyby nie, tak jak mówię, wspomniana Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi Żelisławic i Żelisławiczek. Bardzo, bardzo dziękujemy im za współpracę i współorganizację dzisiejszego festynu. Liczymy na Państwa ofiarność, liczymy na Państwa dobre serca. Robimy to nie dla siebie absolutnie, tylko dla wszystkich mieszkańców, ale nie tylko Żelisławic i Żelisławiczek, bo oczywiście ten budynek ma żyć, ma funkcjonować i ma po prostu gromadzić tej społeczności, nawet całego powiatu. To, co zrobiliśmy do tej pory, powstało tylko i wyłącznie z naszych własnych środków, które pozyskaliśmy od naszych sponsorów, od naszych darczyńców. I grantodawców.